Odkryjemy naszą wiedzę o zmianach podatkowych. Jaki podatek zapłacimy po 1 lipca? Kto i kiedy będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną? No i wreszcie, czy obniżka podatku naprawdę jest obniżką? Naszym gościem jest Grzegorz Grochowina, deputy dyrektor KNPMG Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od pierwszego newsa, który jest podawany przez Ministerstwo Finansów. Obniżka podatków z 17 do 12%. Czy to jest naprawdę obniżka, biorąc pod uwagę składkę zdrowotną, która de facto jest takim ukrytym podatkiem? No dokładnie, tak jak pan redaktor słusznie tutaj wspomniał, jest ta składka zdrowotna, która wynosi 9%. Przypomnijmy, że przed 2022 rokiem w większości przypadków tą składkę mogliśmy w większości odliczyć, czyli w wysokości 7,75, czyli tak naprawdę no jest to taki quasi podatek. I tutaj czy możemy mówić, panie redaktorze, o obniżce? No wydaje się, że tak, natomiast nie zapominajmy, że wraz ze obniżeniem tej skali podatkowej 17 na 12% znika nam tak zwana ta ulga dla klasy średniej, tak? Czyli ta mniejsza stawka podatkowa jest troszeczkę w zastępstwie tej ulgi dla klasy średniej, która, mówiąc kolokwialnie, jak zresztą ministerstwo stwierdziło, było niewypałem. Dla mnie jednak to wciąż jest obniżka. Przy wcześniejszej podwyżce podatku, przypomnę, przy 17% podatku podstawowego dołożono 9% składkę zdrowotną, czyli 26%. Obecnie to jest 12% plus 9, czyli 21%. Z 17 do 21 dla mnie to jest jednak podwyżka podatków. Kto będzie musiał płacić tą składkę? Czy nawet osoby, które wykażą stratę do zapłaty składki zdrowotnej, będą zobowiązane? Tak, i to nawet już nie będą musiały, bo muszą, bo tak naprawdę te przepisy weszły z dniem 1 stycznia, teraz tylko troszeczkę uległy modyfikacjom. Tak jak tutaj pan redaktor zaznaczył, w przypadku, jeżeli dany przedsiębiorca, no bo oczywiście mówimy o przedsiębiorcach, bo jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, no to wynagrodzenie, rozumiem, uzyskuje. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, jeżeli ponosi stratę, i tutaj też ustawodawca zaznaczył to w przepisach, że w takiej sytuacji stawka składki jest w wysokości, w przypadku podatku liniowego czy zasad ogólnych, jest ustalona z góry i wynosi co najmniej 270 zł i chyba 90 groszy. Tak? Czyli nawet jeżeli ponosimy stratę w poprzedzającym miesiącu, bo tak się składkę oblicza, to i tak musimy ją zapłacić w stałej wysokości 270 zł. Czyli nie ma tak dobrze, że w przypadku straty, nie wiem, możemy sobie ją skorelować, nie wiem, za miesiąc z jakimiś tam dochodami. A jeżeli strata jest utrzymywana przez dłuższy okres, na przykład przez no, kilka miesięcy albo nawet rok? No to wtedy płacimy 270 zł co miesiąc. Tutaj nie ma jakby ulgi, dokładnie. To jest jakby stała danina, można tak nazwać. Tak jak są ubezpieczenia społeczne, tak tutaj też są ta składka na ubezpieczenia zdrowotne. Tak? Czyli jest już ona zależna od dochodu, a jeżeli tego dochodu nie mamy, to jest w wysokości stałej, w wysokości 270 zł. Czy na obecnym etapie legislacyjnym rząd wprowadził nam jeszcze jakąś niespodziankę do zmian podatkowych, tych, które wchodzą w życie po 1 lipca? Zlikwidowano jeden z największych koszmarów polskiego systemu podatkowego, czyli ulgę dla klasy średniej. Czy coś ją zastąpiło, czy po prostu została wymazana? Najlepiej również z pamięci. Tak jak już tutaj wcześniej zaznaczyłem, ta ulga została zastąpiona jakby tą niższą stawką podatkową. Natomiast to, o czym warto, panie redaktorze, powiedzieć, to w przypadku przedsiębiorców ustawodawca da im prawo, tym podatnikom, którzy są teraz opodatkowani podatkiem liniowym albo ryczałtem, możliwość zmiany, i tutaj warto zaznaczyć, możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego albo z ryczałtu na zasady ogólne, będzie to mógł zrobić w trakcie roku podatkowego. W drugą stronę nie jest to możliwe. Tak? Jeżeli ktoś ma teraz zasady ogólne i mówi, aha, no to może zmienię sobie na podatek liniowy, takiej możliwości nie ma. Ale jeżeli ktoś jest opodatkowany podatkiem liniowym, to na przykład od lipca może zmienić swoją formę opodatkowania na zasady ogólne. To jest związane przede wszystkim z tym, że ta skala się obniżyła, tak, na 12%, więc tutaj jakby ministerstwo dało taki przywilej, że podatniku, sprawdź sobie, co ci się bardziej opłaca. A my obiecujemy, że nie będzie kontroli. Nie, dobrze by było, gdyby nie było takiej kontroli. Nie możemy obiecać, ale mamy nadzieję na łaskawość Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo dziękuję. Grzegorz Grochowina, deputy dyrektor w KPMG Polska, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.